Ciasteczko, Andrzej? Dziękuję, jestem na keto. Ale kawka jest. Podwójne espresso, tak sobie życzyłeś. Andrzej, zaprosiliśmy Cię tutaj do nas, ponieważ chciałem przedstawić naszym widzom Twoją osobę. Kim jesteś w jaki sposób z Tobą współpracujemy, tworząc nowe urządzenia dla Ferum. Może powiem kilka słów o Tobie. Andrzej jest motocyklistą, lotnikiem. Na tych żagielkach, co to sobie... Windsurfingowcem jesteś. I słabym kajciarzem. Kajciarzem. Jeszcze jesteś miłośnikiem broni palnej. Dzisiaj w trakcie przygotowań tutaj rozmawialiśmy, odbyliśmy dyskusję na temat taktyki użycia broni palnej. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać wyłącznie o audio. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Właściwie pamiętasz chyba tą sytuację, prawda? Pamiętam, że to było w czasach, kiedy tam usłyszeliśmy jakieś szumy w przetworniku, tak, waszym, których tam byle jakie szumy. Nie był to też byle jaki przetwornik, oczywiście. Tak. To szumy były nie byle jakie, bo nikt ich nie usłyszał, tylko my. No, więc. Tworząc nowy konwerter, byliśmy zmuszeni podmienić pewien układ scalony. I można powiedzieć, że podmieniając go, wiedzieliśmy, co robimy, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nikt tego nie usłyszy. Absolutnie nikt. A była to zmiana tymczasowa, techniczna. A Andrzej, akurat pamiętasz, ty pożyczyłeś od nas konwerter i powiedziałeś, że ten inaczej brzmi niż poprzedni. Zaciekawiło mnie to. Pojechałem do ciebie, no i zaczęliśmy robić eksperymenty, zacząłem sprawdzać i faktycznie dokładnie to, co powiedziałeś, wszystko się sprawdziło. Mieliśmy 100% jakby dowód na nasze przewidywania teoretyczne, ale jednocześnie na to, jak znakomitym słuchem dysponujesz. I ponieważ uważamy, że trudno być sędzią we własnej sprawie, czyli konstruując urządzenia audio, nie chcemy wyrokować tego, jak dobre urządzenia robimy, więc dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Tobą i służysz nam teraz w tej chwili jako diabelskie uszy. Diabelskie, ponieważ Twoim zadaniem jest wychwytywanie wszelkich niedoskonałości w produktach Ferum. Tak, tak. To rzeczywiście było wtedy, kiedy słuchaliśmy tych przetworników, kiedy usłyszeliśmy te zmiany. Nie było to tak słodko, jak opowiadasz, bo ja pamiętam, że wtedy pojawiłeś się z całą gamą inżynierów swoich i robiliście nam testy w ciemno, czy rzeczywiście to słyszymy. Pamiętam jak dziś, że Darek przygotował wtedy 4 zestawy różne i przeprowadzał takie próby w ciemno, analizując, czy naprawdę rzeczywiście to da się usłyszeć. I tak. No tak, dało się usłyszeć i masz rację, wtedy się zaczęła jakaś taka nasza, może jeszcze nie współpraca, ale pewnego rodzaju porozumienie. Dlatego, bo ja powiem tak, ja nigdy ci tego nie mówiłem, ale ująłeś mnie tym, że się przejąłeś tym w ogóle. To znaczy, my współpracujemy, mówię Audio Connoisseur, o tym projekcie powiem parę słów jeszcze, ale z wieloma firmami różnymi. Wy należycie do nielicznych spośród tych producentów audio, którzy przejmują się efektem jakby swojej działalności. Andrzej, a możesz nam powiedzieć kilka słów o twoim projekcie Audio Connoisseur? Projekt Audio Connoisseur to jest towarzystwo przede wszystkim Audio Connoisseur. To jest osią zagadnienia, ludzie są osią zagadnienia. To nie jest żaden byt prawny. Żaden formalny byt. To jest towarzystwo w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak koleżeństwo, towarzystwo ludzi. To są ludzie żywi z krwi i kości, ludzie, którym leży na sercu dobro muzyki, takiej przez większe M troszkę. W większości oni są związani zawodowo z muzyką. Są to kompozytorzy, wykonawcy, reżyserowie dźwięku, masteringowcy, producenci sprzętu audio również. Łączy ich to, że są melomanami, audiofil to się źle kojarzy moim zdaniem, no audiokoneserami, no, cenią sobie dobry dźwięk, jak również łączy ich to, że poziom kompetencji, bardzo wysoki poziom kompetencji. I myślę, że to było właśnie powodem, dla którego usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy, mówię o tej zmianie w przetwornikach,
No i szczerze mówiąc, tak jak już wspomniałem, zaimponowało mi, czy też nam, że wykazaliście w ogóle zainteresowanie, tak? I od tego zaczęła się nasza współpraca. Jeżeli chodzi o nas, no to że po prostu staramy się wykonywać dobrze naszą pracę, staramy się, ponieważ naszą pasją jest między innymi muzyka, w tym przypadku no to jest jednocześnie nasz zawód, więc staramy się robić na jak najlepiej to, co robimy. Oczywiście, że masz rację, że czasami trudno rozpoznać dobrą radę od rady dość fałszywej, dlatego po prostu jak zorientowałem się, że twoje rady są bardzo dobre i generalnie, że ty słyszysz dużo rzeczy, których my na przykład nie zawsze słyszymy, więc dlatego zaczęliśmy właśnie współpracę. To była przyczyna. Jak się robi samochody, nie wiem, wyścigowe powiedzmy, to wyznacznikiem dobroci produktu jest, nie wiem, dynamika, jakaś moc, przebieg momentu obrotowego, tak, przyspieszenia od zera do setki na kilometr, obojętne, tak, mierzalne te. A jak się produkuje urządzenia audio, to co powinno być wyróżnikiem, które z tych urządzeń są lepsze, które gorsze? No dźwięk, tak, no bo tutaj chodzi o reprodukcję dźwięku jakąś. Wiem, to... znaczy jak dla mnie to jest wierność reprodukcji. O, wierność to jest słowo kluczowe moim zdaniem. Ja sam zresztą dla siebie i trochę dla moich przyjaciół ukułem taką definicję dobroci sprzętu audio. Otóż sprzęt audio jest tym lepszy, im wierniej odtwarza czy pokazuje materiał zapisany na nośniku. Okay? Używam słowa materiał specjalnie, a nie muzyka na przykład, bo tam w tym materiale na nośniku są również artefakty, tak? Nie tylko muzyka. Jakieś kaszlnięcie, jakieś stuknięcie, błędy zadęcia, stuknięcie smyczkiem w partyturę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi tam być, tak? Im wierniej to jest odtworzone, tym sprzęt jest lepszy. Dzisiaj była bardzo ciekawa dyskusja między tobą a Kamilem, gdy wracaliśmy z restauracji z Efeza i wspomniałeś o tym, w jaki sposób słyszysz w tej chwili po modyfikacjach twojego systemu audio, słyszysz nowe rzeczy w nagraniach Glenna Goulda, prawda? To były... Tak, znaczy no może nie nowe, bo o Gouldzie wiemy, oczywiście nie jest tajemnicą, że Gould sobie tam podśpiewywał, a w zasadzie nucił podczas grania. I kiedyś inżynierowie usuwali to z nagrań, filtrując to, co było błędem oczywiście, filtrując jego wokal. Filtrowali pewne również fragmenty dźwięku podstawowego i to było ze szkodą dla nagrania. Jeszcze wrócę do tej wierności, bo ta wierność to jest trochę tak, Marcin, jak z kserokopiarką. To jest moje ulubione porównanie. Jeśli skserujesz banknot jednodolarowy na kserokopiarce i on będzie różowo, czerwono, błękitno, pomarańczowy, to może być piękny, może się komuś podobać bardzo i z tym nie dyskutujemy. Ale kserokopiarka jest zła, zepsuta, tak? Bo zrobiła to niewiernie. Teraz jeszcze ktoś może zadać pytanie takie, skąd wiemy, jaki materiał tam jest zapisany na tym nośniku, no nie? Jak on powinien brzmieć, czy jak wyglądać ten materiał, tak? Jak brzmieć, nie wiem, barwowo, wielkości instrumentów i tak dalej, bo to jest wiele zagadnień, które musi, wiele aspektów, które musi realizować taki sprzęt. I to jest, znowu tutaj jest odpowiedź bardzo prosta, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Wystarczy przez ostatnie 30 lat być na koncercie muzyki na żywo przez 70 razy w roku i po tym czasie wiemy, jak brzmi wiolonczela, potrafimy ją odróżnić od altówki, od skrzypiec, znamy barwę, znamy wielkości instrumentów, nie dajemy się oszukać, ponieważ mamy to wdrukowane, to nie trzeba być jakimś wyjątkowym specjalistą. Ja się na przykład nie kreuję na takiego. Każdy... To prawda, słucha... nie kreujesz się, to prawda. Po to, żeby odebrać w sposób właściwy muzykę w ogóle, dzieło jakiekolwiek muzyczne, niezbędna jest jakaś minimalna jakość tego toru audio, tak? No bo bez tej minimalnej jakości, no można słuchać na telefonie, na tym, ale nie odbierzemy 90% tego, co włożył w dzieło kompozytor, a przede wszystkim wykonawca. Jak możemy słuchać, jak gra barwą po linii, czy jak gra Gould i tak dalej, jak my tego po prostu nie usłyszymy, bo sprzęt tego nie pokazuje. Dlatego też wasze zainteresowanie przełożeniem tego, co robicie, z inżynierską skrupulatnością na to, co się dobywa potem z głośników,
To jest nasze wspólne zainteresowanie. I dlatego bardzo chętnie z Wami współpracuję. Przepraszam, jak Ci przerwę teraz, bo chciałem to dać komentarz tego, co mówisz. Ja mogę potwierdzić to, o czym mówisz właśnie o tej, powiedzmy, pewnej minimalnej jakości. Ja może troszeczkę od innego kąta na to patrzę. Nie zawsze słucham muzyki w odpowiednio dobrych warunkach, ale zauważyłem na przykład, że w zależności od warunków różne utwory odbieram zupełnie inaczej. Od tego, w jaki sposób, w zależności od systemu, na którym słucham oraz w zależności od tego, w jakich warunkach słucham, odbiór mojej muzyki jest potrafi diametralnie różny. Te same utwory w różnych warunkach odtworzone zupełnie inne emocje we mnie budzą. Wiadomo, różny sprzęt, różny nastrój, raz się ma dzień lepszy, raz gorszy i tak dalej. No ale nad tym już nie panujemy, a nad sprzętem możemy panować, tak? No i cóż, i stąd ta nasza współpraca. Ale z tego, co widziałem, to zespół w HEM jest dość młody, chyba nawet bardzo młody, a mimo to sporo radości chyba Ci dostarczyła współpraca z chłopakami. Dlatego, bo mam z nimi wspólny język, no bo są to w większości audiofile, melomani, masz instrumentalistów również, tak? Mówię o Pawle, który gra, rozmawiamy tym samym językiem. No, Kamil jest DJ-em, tak. Wojtek też gra. Mało tego, słuchając, nie wiem, ostatnie dwie czy trzy sesje, no byliśmy niezwykle jednomyślni w tym, co słyszymy, tak? Zrobiliśmy naprawdę parę ogromnych kroków do przodu z tym sprzętem. To obaliliśmy parę mitów między innymi, tak? No, polegających na przykład na tym, że coś się mierzyło bardzo dobrze, ale niekoniecznie dobrze grało, tak? Albo odwrotnie, tak? Ktoś postulował, że coś będzie słabiej grało, bo układy są słabsze, a grało świetnie i słyszeliśmy to wszyscy razem, no. Ale byłem pod dużym wrażeniem, byłem właśnie waszej swego rodzaju momentami jednomyślności przy określaniu różnic, tych, które podczas naszych eksperymentów. To było bardzo, bardzo ciekawe i pouczające dla mnie. I tak, to dużo, dużo wniosków z właśnie z tych odsłuchów wyciągnąłem. Patrzcie, my w tym audiokoneserze współpracujemy z różnymi firmami, ale współpracujemy tylko z tymi, którym zależy na tym końcowym efekcie. Audio Condenser powstał po to, żeby, powiedzmy sobie, dobra, no inaczej, nie robić czarnego PR-u tym wszystkim twórcom tych produktów. I produkty to mówię nie tylko audio, ale muzyczne, malarskie, obojętne, literackie, pseudoproduktów, tylko po to, żeby pokazać ludziom te dobre rzeczy. Po to, żeby pokazać ludziom, że można słuchać dobrej muzyki, a nie złej, że można słuchać na dobrym sprzęcie, a nie złym. No to jest głównym celem audiokonesera. I szczerze mówiąc, no, sprawia nam ogromną radość, jak z Wami pracujemy i widzimy, że to się posuwa do przodu, tak? Że ktoś się tym interesuje w ogóle. Nie bierze spółki, układ wkłada, wrzuca, bo ma budżet, bo ma księgowych i tak dalej, ale że zależy Wam na tym. No. Przetwornik, wolno o tym mówić, o przetworniku, który powstaje właśnie. No, przetwornik, który ostatnio powstał, jest przetwornikiem kompletnie, moim zdaniem, niedoszacowanym i Ty, zdaje się, nie zdajesz sobie do końca sprawy z tego, co zrobiliście. No, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie urządzenie. Ten przetwornik, to nie jest chyba tajemnicą, że on jest na Sabre. To jest wiadomość jakby podawana, parametr techniczny podawany. Otóż ja jeszcze do niedawna mógłbym przysiąc, założyć się o dowolne pieniądze, że obudzony o godzinie 3 w nocy usłyszę, dobrze, nie powiem manierę, powiem charakter kości Sabre, ok? Bo ta kość w aplikacjach, które do tej pory istniały na świecie, grała w sposób charakterystyczny, powiedzmy sobie. A Wy jako pierwsi na świecie zaaplikowaliście to Sabre tak, że jest kompletnie przezroczyste. Czyli to kompletnie przezroczyste to jest chyba największy komplement, jaki można powiedzieć sprzętowi audio. Już nie mówię, nie będę Ci słodził inżynierom, którzy to zrobili, ale sprzętowi audio. Przezroczysty, nie gra swoją manierą. Każdy materiał dźwiękowy jest podany w sposób inny, charakterystyczny dla tego materiału dźwiękowego, a nie dla urządzenia. To jest największy sukces moim zdaniem. Ja w tej chwili nie jestem w stanie rozpoznać i konia z rzędem temu, kto rozpozna, że ten przetwornik jest zrobiony na Sabre. Chapeau bas. Andrzej, dziękuję Ci za spotkanie, za Twój czas.
Widzimy się pewnie niedługo.